Hej, hejo! Mam na imię Iwona i zapraszam Was dziś na nowy filmik. Będzie to TBR na miesiąc październik, czyli książki, które zamierzam przeczytać w październiku. Ogólnie TBR wrześniowy chyba mi w ogóle nie wyszedł, prawie w ogóle. Ale mam nadzieję, że w październiku będzie lepiej, ponieważ będę mieć ograniczoną liczbę książek. Pozabieram tylko niektóre, które widzieliście w filmiku wcześniejszym, które zabieram na studia, więc po prostu z nich będę wybierać. Ale wybrałam te książki, które czuję, że w październiku będę chciała przeczytać. I dodatkowo też pokażę Wam książki, które będę chciała przeczytać z Kindla. Więc żeby już nie przedłużać, zaczynajmy. Pierwszą książką, którą chciałam przeczytać w październiku, jest to Teraz większy mrok, pani Colleen Hoover, czyli jest to thriller psychologiczny, gdzie mamy główną bohaterką, może inaczej, jedną z głównych bohaterek jest autorka książek, która zostaje sparaliżowana w trakcie wypadku i jej mąż wynajmuje inną pisarkę, która ma zakończyć książkę właśnie jej żony, ale przy okazji pisarka, ta, która została wynajęta, odkrywa maszynopis, po prostu jedno odkryła maszynopis, który nie powinien dotrzeć do niej, ponieważ jest to zapisane, spisane życie właśnie tej sparaliżowanej pisarki. Jest to życie jak z thrilleru, które się naprawdę wydarzyło tej bohaterce. Jest to historia, która w sumie jest jeszcze lepsza niż te thrillery, które pisała ta pisarka. Więc jestem ciekawa tej książki, czy mi się spodoba, czy nie, bo jednak pani Colleen Hoover głównie mi się kojarzy z obyczajówkami, a tutaj thriller psychologiczny. Zobaczymy, zobaczymy, może nóż mi się spodoba. Jestem ciekawa, czy wyczytaliście, czy nie i pozwólcie mi znać, co uważacie o tym thrillerze psychologicznym. Następnie będę chciała przeczytać książkę pani Samanthy Young. Z tego co ja się orientuję, to ja nigdy nic nie czytałam wcześniej pani Samanthy Young, przynajmniej tak mi się wydaje. I właśnie chciałabym przeczytać Wiele hałasu od ciebie. Czyli jest to historia, no, obyczajowa, romans. Mamy Eve, 33-letnią redaktorkę gazety, w sumie już byłam redaktorkę, która rzuca swoją pracę, ponieważ nie dostała awansu, na który zasługiwała, na który liczyła. W tym samym czasie też jej chłopak ją rzuca i wyjeżdża na miesiąc, na taki urlop do małego miasteczka, żeby pracować tam w księgarni. Jednak poznaje tam mężczyznę, Rona, ale ona próbuje walczyć z tą miłością, ponieważ zdecydowała wcześniej, że żadnych mężczyzn i żadnej miłości w trakcie właśnie jej urlopu. A tutaj proszę bardzo, los zsyła jej całkiem coś innego. Jestem ciekawa tej historii i po prostu nigdy nie czytałam z pani Young i nie wiem, czy mi się spodoba ten styl pisania. Zobaczymy, czy po prostu to będzie coś dla mnie, czy nie dla mnie. Jak tak, to pewnie później będę czytała inne jej książki, ale właśnie chciałam brać taką lekką książkę, obyczywkę, mam nadzieję, że będzie lekka, właśnie taki okres jesienny, jak już rozpocznę studia. Następnie chciałabym przeczytać pierwszy tom Niby Nocy, czyli K.J. Christoph. Pierwszy tom, jest to historia, jest to fantastyka, gdzie mamy dziewczynę Mię, która zgłębia tajniki morderców i właśnie też w takiej szkole morderców. Ogólnie jej ojciec został wcześniej zamordowany za zdradę i jej udało się uciec. Ma też wyjątkowy dar, rozmawia z cieniami, które właśnie pomagają jej w życiu. Jestem ciekawa, mówię, że jestem ciekawa, ale naprawdę jestem bardzo tak zaintrygowana tą historią, bo słyszałam o niej dobre opinie. Ja też już czytałam początek, rozpoczęłam kiedyś czytać i bardzo mi się spodobał ten styl pisania, ale wtedy przerwałam, bo musiałam oddać książkę do biblioteki, a teraz nareszcie mam swój własny egzemplarz i po prostu myślę, że to będzie jedna z lepszych książek, które przeczytam jeszcze w tym roku. Następnie mam książkę też, obyczajówkę. Teraz pani Ellie Kennedy. Jest to nowa książka, która wyszła jej, czyli Rozgrywka. Jest to trzeci tom serii Off Campus. Z tego co pamiętam, to jest ten druga seria właśnie o hokeistach. Ogólnie lubię tę serię, jest taka po prostu lekka, przyjemna, którą się dobrze czyta i od której się nie da oderwać, więc po prostu to coś, co potrzebuję na jesień. Taki czas właśnie, początek studiów, żeby mieć książkę, którą przeczytałam w ten weekend, o której się nie oderwię i o której będę wspominała, będę miała sobie dobre wspomnienia. W tym momencie mamy Huntera, czyli nowego kapitana drużyny i mamy dziewczynę, która jest jego przyjaciółką. On decyduje się, że w tym roku drużyna musi mieć większy rygor, że mniej kobiet, mniej dziewczyn, mniej imprez i po prostu próbuje tak żyć, no ale cóż, ma przyjaciółkę, która go dość bardzo pociąga. Zastanawiam się, czy tym razem autorka poprowadzi tak samo historię jak wcześniejsze, czy jednak doda coś innego, będzie mniej schematów, bo jednak wcześniej wiadomo, czego można było się spodziewać. I no ja też na przykład już w tym momencie wiem, jakie będzie zakończenie tej książki, bo ta książka jest bardzo przewidywalna, ogólnie ten styl jest bardzo przewidywalny, po prostu rozpoczynamy czytanie książki i już wiemy, jak ona się zakończy. Czasem mnie obyczajówki zaskakują, ale to mało kiedy, bo jednak
Zobaczaj w stanie nie mieć happy endu, no to już nie jest obyczewka ani romans, tylko po prostu później jest drugi łez. Ale myślę, że będzie mi się dobrze czytało, tak właśnie, żeby się odstresować. Następnie będę chciała przerobić sobie pana Stephena Coveya. Jest to książka, która już kolejny raz mówi 7 nawyków skutecznego działania, czyli po prostu jak lepiej funkcjonować w życiu, jak być bardziej produktywnym i jak zwielokrotnić swoje efekty działania. Ja już ją rozpoczęłam tutaj, bardzo mi się podoba, jest fajnie napisana i myślę, że to będzie książka, która naprawdę dużo mi pomoże, tak jak jeżeli chodzi o mój samorozwój i po prostu o mnie samą. Następnie mamy książkę Krótką historię filozofii, którą też będę chciała sobie przerobić. Może nie do końca tylko w październiku, tylko też w listopadzie, bo jest to 40 krótkich rozdziałów o 40 różnych filozofach i różnych nurtach filozoficznych, więc będę chciała ją czytać w październiku, może w listopadzie na przykład. Może zrobię sobie tak, że każdego dnia po jednym rozdziale. To w sumie nie byłoby takie głupie. Chyba tak zrobię, po prostu wtedy przedłużę do połowy listopada, ale będę tę książkę czytała właśnie też w październiku. Okej, następną książką, którą będę chciała przeczytać, to jest Promyczek pani Kim Holder. Jest to książka, którą uwielbia moja przyjaciółka, bardzo mi ją poleca i mam nadzieję, że w końcu w październiku uda mi się ją przeczytać. Jest to historia, której ona zawsze płacze, więc coś czuję, że u mnie będzie tak samo, że po prostu będę się zalewała łzami, nie będę potrafiła płakać. Mamy historię dziewczyny Kate, której życie nie jest łatwe i która mimo tych wszystkich problemów, trudności, które są w jej życiu, zawsze jest radosna, zawsze jest pozytywnie nastawiona i właśnie tego jej przyjaciel nazywa ją Promyczkiem. I później ona też nie wierzy w miłość, dlatego się przenosi z San Diego do Grant, do małego miasteczka w Minnesocie, gdzie poznaje chłopaka i się w nim zakochuje. Ale wie, że zakochuje się w Kellerze, on czuje to samo, ale oboje próbują z tym walczyć, czyli typowa obyczajówka. Oboje mają jakieś tajemnice, które jak wyjdą na jaw, albo właśnie mogą im pomóc, albo mogą wszystko zniszczyć. I już teraz jak o tym czytam i jak wiem, jak moja przyjaciółka ma, po prostu ma emocje, jak czyta tę książkę, to ja już mam gęsią skórkę, więc czuję, że tę książkę mogę pokochać. Znaczy albo nią pokocham, albo nią znienawidzę. Są tylko dwa wybory tak naprawdę. Chciałabym przeczytać też książkę z klasyki, czyli Pierwszy tom nędzników pana Wiktora Hugo. No, nędznicy chyba nie muszę nikomu mówić, historia Francji oparta, którą wydaje mi się, że będzie mi się świetnie czytało. I ostatnią książką, którą będę chciała przeczytać, to jest książka pana Wojciecha Chmielarza, czyli Żmijowisko. Jest to thriller psychologiczny naszego autora kryminałów, to właśnie kryminał psychologiczny, gdzie mamy grupę znajomych, którzy wyjeżdżają na wakacje, którzy się nie widzieli przez ileś tam lat od zakończenia szkoły. No i każdy po kolei wynurza jakieś swoje skrywane rany i właśnie kłócą się tam prawdopodobnie, więc będzie dobra zabawa i pokazanie, jak nie zachować się tak samo jak oni. No i cóż, to są wszystkie książki, które mam w planie przeczytać w miesiącu październiku, jest ich 9, mam nadzieję, że uda mi się je przeczytać, bo właśnie będę głównie wybierała z tych książek, które tylko mam, a nie z całej mojej biblioteczki i później po prostu tak to wygląda, że czytam wszystko, tylko nie to, co miałam czytać faktycznie w danym miesiącu. No, a ja teraz już kończę ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jak tak, to łapka do góry. Zapraszam, stańcie ze mną na dłużej. A ja już teraz lecę, do zobaczenia w następnym filmiku. Bye, bye!